Dzień dobry. Witam Was na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z autorem książki Psychologia bez makijażu, znanym Wam bardzo dobrze, tak sądzę, doktorem Tomaszem Witkowskim, który od dawna już śledzi różne mity i zbytnią ufność zwykłych ludzi wobec tego, czym dzisiaj jest psychologia i co ona oferuje ludziom. I na ile pewni możemy być, że psychoterapia, na którą się zapisaliśmy my albo nasi bliscy, skończy się powodzeniem. Zanim zaczniemy rozmawiać, to przedstawię Ci takie wstępne kilka wrażeń moich z przeczytania fragmentu tej książki. Może to będzie taka jakby podstawa, wejście dla naszej dyskusji. Otóż po pierwsze zorientowałem się, że mamy do czynienia z literaturą faktu, z literaturą dokumentalną, gdyż książkę swoją podzieliłeś na jakby takie pary. Z jednej strony jest opis terapii dokonany przez samego pacjenta, nieudanej terapii. No i z drugiej strony jest jakby inny lekarz, psycholog, czy psychiatra, czy no, ktoś związany z psychologią, w każdym razie lub psychiatrią, kto jakby komentuje tą sytuację. Ale nie jest to ta sama osoba, która była psychoterapeutą w wymienionym przypadku. No i muszę powiedzieć, że jak czytałem tą książkę, to włos mi się zjeżył na głowie. To znaczy odniosłem wrażenie, że jakbym się przeniósł do XVII wieku i tak per analogiam, jakbym czytał o dokonaniach lekarzy w XVII wieku. To znaczy no niektórzy z nich tam zajmowali się zielarstwem i tam mieli jakieś doświadczenia i czasem komuś pomogli. Natomiast inni zawsze upuszczali krew, przykładali pijawki, albo robili jakieś mikstury z jednorożca, z rogu jednorożca sprasowanego plus suszona żaba, plus jakaś tam mandragora wykopana pod szubienicą wisielca. Skorpion starty na proszek. Tak, skorpion starty na proszek. I muszę przyznać, że było to wstrząsające, że dzisiaj człowiek, który ma problemy ze swoimi emocjami, który ma problemy ze swoją psychiką, no jest jakby narażony na to samo, czasami przynajmniej, na co narażony był człowiek żyjący w XVII wieku i chcący wyleczyć jakąś chorobę. No, często to leczenie nie pomagało tej osobie, lecz wręcz przeciwnie, pogarszało jej stan, o czym każdy z nas wie, czytając różne biografie ludzi żyjących w XVII wieku. Więc powiedz mi proszę, czy to jest aż tak tragiczna sytuacja, jak mi się wydaje z lektury twojej książki? Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że my nie wiemy dokładnie, jaka jest sytuacja. Dlatego, że badania, które są prowadzone nad efektywnością psychoterapii, bardzo rzadko uwzględniają monitorowanie negatywnych efektów psychoterapii. I to takie duże przeglądy badań pokazały, że mniej niż 10% badaczy w ogóle jest zainteresowana negatywnymi skutkami psychoterapii. A więc badając efektywność, badając skuteczność, interesują ich te wskaźniki pozytywne, na ile terapia jest skuteczna, natomiast nie monitorują prawie w ogóle tych przypadków negatywnych i de facto nie wiemy, co się z nimi naprawdę dzieje. Takie bardzo, bardzo ostrożne szacunki mówią, że 10% wszystkich pacjentów terapeutycznych doświadcza jakichś negatywnych skutków psychoterapii. U 5% są to długotrwałe, długoletnie negatywne skutki. Ale jeszcze raz to podkreślę, że to są bardzo ostrożne szacunki i dokonywane w oparciu o bardzo niewielką liczbę badań. Więc to, co taki obraz, który rysuje się w głowie czytelnika mojej książki, no to jest obraz malowany słowami tych moich rozmówców. Ja wybrałem kilka osób, czy zaproponowałem współpracę kilku osobom, ale tego typu ludzi, którzy doświadczyli podobnych sytuacji, zgłosiło się do mnie co najmniej kilkadziesiąt i cały czas się zgłaszają. Przy czym dodam, ja nie jestem żadną instytucją, która zajmuje się tego typu przypadkami. Ci ludzie zgłaszają się do mnie wyłącznie dlatego, że przeczytali, że
No, jest taki Tomasz Witkowski, który dość krytycznie patrzy na psychoterapię, na psychologię, więc szukają pomocy, często szukają jakiegoś ratunku, zadośćuczynienia i stąd trafiają do mnie. Przy czym znowu, no, ta liczba, która trafia do mnie, ja też nie wiem, jak duży jest to odsetek w ogóle wszystkich pacjentów psychoterapeutycznych. I znowu, w Polsce też nie bada się tego zjawiska, nie monitoruje się, więc mówimy o takiej ciemnej strefie psychoterapii, co do której nie wiemy, jak jest duża. No, czytając twoją książkę, bo wcześniej wspomniałem o moich wrażeniach, jakby leczyć kogoś w XVII wieku i w większości wypadków byłoby to dosyć ryzykowne, ale drugą rzeczą, którą jakby zauważyłem, czytając przytoczone przez ciebie dwa przykłady, bo tyle na razie przeczytałem, niedawno otrzymałem ten tekst, no to piszesz tam na przykład o psychoanalizie. I to z kolei mi przypomniało podobne zjawisko, jakie występuje w naukach humanistycznych, na przykład filozofii, gdzie wielu filozofów nadal na przykład zajmuje się filozofią Arystotelesa, albo filozofią Platona, albo filozofią Kanta, w ogóle nie wiedząc, że świat się zmienił, że ci wspomniani wcześniej filozofowie nie wiedzieli prawie nic o ewolucji naturalnej, bo po prostu nic nie wiedzieli, nie wiedzieli nic o fizyce kwantowej, nie wiedzieli nic o neurologii, nie wiedzieli nic o budowie wszechświata, czasem w ogóle nie wiedzieli nic o budowie Ziemi, prawda? I jednocześnie nie posiadając tych informacji, bo żyli w takich, a nie innych czasach, ferowali jakby różne oceny ontologiczne, czym jest rzeczywistość, czym jest umysł ludzki, jaka jest percepcja człowieka. No więc kiedy zacząłeś przedstawiać w swojej książce wywiad z pacjentem, który był też studentem psychologii i zajął się psychoanalizą, przez co miał jakby taką terapię ćwiczebną, tak, że jako zdrowy człowiek, szkoleniową, tak, że jako zdrowy człowiek po prostu jakimś guru psychoanalizy pracował i w związku z tym doprowadzono go do samobójstwa, tak, że dokonał próby samobójczej, przynajmniej tak wynika z jego słów, tak on to odczuwa. No więc, gdy to czytałem, no to mi się przypomniała ta kwestia z filozofami, którzy nadal żyją w świecie Arystotelesa, chociaż mamy XXI wiek, no to psychoanalitycy z kolei żyją w XIX wieku, kiedy w ogóle psychologia się pojawiła. I z tego przynajmniej, co ten pacjent opisywał, wynikało, że oni się zajmują wmawianiem jakichś dziwnych archetypów, jakichś dziwnych sytuacji o podłożu często erotycznym, czy też seksualnym i przekładaniu ich na wszystko. Na przykład ktoś, kto ma problemy z anoreksją, dziewczyna, która ma problemy z anoreksją, jest wdrukowywana jest jej historia, że to dlatego, że marzyła o tym, żeby spijać, przepraszam was drodzy słuchacze, no ale to jest autentyczny cytat, żeby spijać spermę ojca, i była zazdrosna o matkę. I w związku z tym jest problem tutaj z pokarmem, tak? Że nie chce jeść i jest anorektyczką. I chodzi o to, że oczywiście większość z nas, większość normalnych ludzi, usłyszawszy na początku taką historię, że to właśnie im się przytrafiło, nie uwierzy. Natomiast psychoanaliza polega na tym, przynajmniej w tych opisanych przypadkach, że wmawia się takiej osobie czasem latami po prostu taki system wartości. I dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że w ogóle taka szkoła leczenia ludzkiej psychiki w ogóle może funkcjonować, w ogóle istnieje. Ten pacjent się dziwi, że obok normalnych jakichś tam nurtów psychologicznych na tej samej uczelni przewijają się też psychoanalitycy, co jakby do tych psychoanalików rangę w środowisku naukowym, chociaż moim zdaniem oni nie są w żaden sposób naukowcami, tylko szamanami, przynajmniej tak wynika z tych historii, to no jakby podnosi tą rangę. Tak? No, oni nawet się uważają za elitę chyba wśród psychologów. No jak to jest możliwe w XXI wieku, że psychoanaliza nadal funkcjonuje? No tutaj odpowiedzialne za to jest coś, co my nazywamy tolerancją. Z jednej strony tolerancja jest wielką cnotą, jeżeli tolerujemy swego rodzaju inność poglądów. Natomiast kiedy w nauce zaczyna się tolerancja dla innego sposobu rozumienia rzeczywistości, no to się zaczynają takie problemy jak właśnie z psychoanalizą czy z różnego rodzaju pseudonaukami. Bo my uprawiając naukę przyjmujemy takie założenie, że jest jedna obiektywna rzeczywistość. Bez tego założenia nauka nie ma sensu w ogóle. No wtedy możemy zakładać kolejne szkoły filozoficzne i spierać się, czy Arystoteles miał rację, czy Platon, czy może jego następcy. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczynamy zajmować się empirycznie rzeczywistością,
No, nie ma miejsca dla różnych interpretacji, jeszcze może dla interpretacji tej rzeczywistości w sytuacji braku danych, to jest miejsce, ale dla mówienia o tym, że jest taka rzeczywistość i każdy ma prawo do spostrzegania tych rzeczywistości w różny sposób, no już jest zupełnie bezzasadne. I teraz ta tolerancja uczonych, która jest przeogromna, powoduje, że no, w jednym gabinecie siedzi psycholog behawioralny bądź behawioralno-poznawczy, zaraz obok niego, jego sąsiadem jest psychoanalityk, spotykają się na zebraniach, tak zwanych naukowych zebraniach instytutów, na uniwersytetach, dyskutują ze sobą. No i właściwie to jest pytanie, które do nich należałoby skierować. Ja osobiście, no, wyrazem tego mojego braku tolerancji dla takich fałszywych obrazów rzeczywistości, które mogą przynosić szkodę ludziom, no to jest to, co robię. Książki, które piszę i próba wyjaśnienia, co jest rzeczywiście zasadne, co ma potwierdzenie w badaniach, a co jest tylko pewną wizją założycieli tego nurtu, Freuda i jego następców, wizją, która, podkreślę, nie ma potwierdzenia w badaniach empirycznych. To jest doskonałe podejście. No, ja tutaj tylko dodam, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze i widzowie sobie uświadamiają, no ale tutaj jakby mamy do czynienia często z bardzo takimi śmiałymi, czasem w ogóle nie opartymi na żadnej rzeczywistej przesłance hipotezami, które nie są tylko hipotezami, ale stają się terapiami. Czyli po prostu człowiek, który jest zwykłym pacjentem, a nie psychologiem, wpada jakby w to środowisko, płaci, no bo akurat w przypadku psychoanalizy za 5 lat, tam po kilka razy w tygodniu seansów, to się płaci kwoty, za które można kupić dom, drogi samochód i tak dalej. A pewnie na Zachodzie, jak się trafi na jakiegoś już super guru psychoanalizy, to na taką terapię stać tylko milionerów, tak? No więc płaci się to, nie jest się uleczonym. Czasem taka terapia doprowadza do samobójstwa i bardzo rzadko ktokolwiek za to ponosi odpowiedzialność karną. I w tym momencie to jest straszne, że... Nawet bym powiedział nie bardzo rzadko, co chyba w ogóle nie ponosi. No właśnie, i to jest niesamowite, bo na przykład podam przykład, żeby nasi słuchacze, którzy nie znają się na psychologii, tak jak ja, mogli to lepiej zrozumieć. Mamy na przykład w fizyce teoretycznej taką postać jak Smolin. No i on ma różne koncepcje, które są bardzo śmiałymi hipotezami, typu na przykład, że wszechświaty ewoluują poprzez czarne dziury, nie? Że od czarnej dziury zaczyna się rzeczywistość od nowa i w związku z tym im więcej czarnych dziur we wszechświecie, im więcej nowych wszechświatów taki wszechświat może spłodzić, tym większa szansa na to, że będą prawa fizyki takie, które stworzą życie. Czyli taka bardzo śmiała hipoteza, która kompletnie nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo po prostu ciężko zbadać tą hipotezę Smolina, trzeba by po prostu stworzyć jakby ćwiczebnie jakiś własny wszechświat via czarna dziura, więc może za kilka milionów lat ludzkość posiądzie takie umiejętności, liczę na to. No ale to jest tylko taka hipoteza, to się czyta, nikt nie udaje, że to jest teoria naukowa, prawda, że to jest fakt, tylko hipoteza, śmiały pomysł. Natomiast tutaj jeszcze bardziej zwariowane... Co więcej, ten pomysł nikomu nie przynosi szkody, tak. Prawdopodobnie, poza tak. Może intelektualną. Tak, no można się zastanawiać po prostu, czy to jest wizja naukowa, czy bardziej jakaś poetycka, artystyczna, no to wszystko. Ale nikt się na to nie złości, raczej bardziej na Smolina ludzie się złoszczą z uwagi na atakowanie przez niego teorii strun, która no, de facto rzeczywiście nie jest teorią, tylko hipotezą. No i tutaj część jego zarzutów śmiało można zrozumieć i zaakceptować. No ale w każdym razie tu mamy coś takiego, natomiast z drugiej strony mamy różne szkoły psychologii, które jeszcze bardziej zwariowane pomysły niż ten Smolina odnoszą do ludzkiego zdrowia. Biorą pieniądze od pacjentów i nie odpowiadają w ogóle za efekty swojej terapii. I jak to jest możliwe, że nikt tego nie zauważa, że to w większości państw funkcjonuje bez żadnego problemu, kiedy na przykład w zwykłej medycynie no jednak selekcja jest dużo ostrzejsza, skazuje się lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej, oni tracą pracę, prawda? Jak to jest możliwe? Znaczy, prawdopodobnie to też, żebyśmy nie popadli w taką pułapkę zbyt łatwych generalizacji.
To nie jest tak, że we wszystkich krajach jest jednakowo. Ta odpowiedzialność bywa w niektórych krajach większa, szczególnie jeżeli idzie o psychoterapię refundowane na przykład przez jakieś tam narodowe organizacje, które finansują leczenie. Więc to bywa różnie, w różnym zakresie jest ta odpowiedzialność. My możemy mówić o tym dość dokładnie, o tym, jak jest w Polsce. W Polsce tej odpowiedzialności praktycznie nie ma żadnej, choćby dlatego, że prawnie zawód psychologa, psychoterapeuty, można powiedzieć, nie istnieje nawet. Każdy z Państwa, z naszych słuchaczy, widzów, może sobie założyć jutro gabinet terapeutyczny i to nie jest regulowane w żaden sposób prawnie. Jest ustawa o zawodzie psychologa, która jest ustawą martwą, bo nie ma przepisów wykonawczych. I mogę powiedzieć, jak niektórzy z moich rozmówców szukali zadośćuczynienia, szukali jakiejś rekompensaty w sądzie, na drodze prawnej, bądź chociażby takiej prostej rzeczy jak to, żeby usłyszeć przepraszam chociażby. I zgłaszali się do bardzo różnych instytucji, między innymi do Rzecznika Praw Konsumentów. Jedna z pacjentek usłyszała, że psychoterapia nie jest usługą, w związku z tym ten rzecznik nie jest w stanie rozpatrzeć jej skargi. Zgłosiła się do Rzecznika Praw Pacjenta, na co usłyszała, że to nie jest też usługa medyczna, w związku z tym ten rzecznik nie jest w stanie tego rozpatrzeć. Później sprawa wylądowała w sądzie. W sądzie została umorzona ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu i tak dalej, i tak dalej. W rezultacie nie uzyskała żadnego zadośćuczynienia. Największą, najgorszą, może taką najcięższą konsekwencją, jaka może spotkać terapeutę w Polsce, to jest wydalenie z organizacji, ze stowarzyszenia terapeutycznego, do którego należy, bądź nagana sądu koleżeńskiego. To jest maksymalny możliwy wymiar kary, jaki może w tej chwili nasze społeczeństwo wymierzyć terapeucie, który jest już to nieuczciwy, już to nadużywa swojej władzy, czy sprzeniewierza się zasadom kodeksów etycznych. W swojej książce przedstawiłeś taki model, bardzo ciekawy, to jest napisane we wstępie, że między innymi ten zbiór reportaży, zbiór jakby rozmów, które mają też jakby charakter reportażowy, bo przedstawiają jakby rzeczywiste sytuacje, czasem bardzo dokładnie opisane. Więc poprzedzając tą książkę, która stanowi taki zbiór, napisałeś o tym, że właśnie chcesz rozważyć to, czy te przypadki, gdzie ta psychoterapia wyszła naprawdę źle, to są jakby zgniłe jabłka wrzucane do beczki, gdzie wszystko jest dobrze, beczka jest czyściutka, jabłuszka inne są zdrowe, czy odwrotnie, że wrzuca się właśnie zdrowe jabłka, ale w beczce jest coś nie tak i z uwagi na tą beczkę niektóre jabłka gniją. Tam podawałeś różne przykłady, między innymi na przykład systemów totalitarnych, które stały się totalitarnymi, na przykład jak komunizm, tak? Że wiadomo, że wielu ludzi, którzy zostali komunistami, to byli dobrzy ludzie, nie? Bo pewne rzeczy w komunizmie są bardzo takie romantycznie, altruistycznie fajne, prawda? Że wszyscy ludzie są równi, żeby nikt nie był biedny, żeby nikt nie był niewolnikiem poprzez pracę, na przykład dzisiaj moglibyśmy powiedzieć w korporacji, tak? No, po prostu no, nierówność między pracodawcą a pracownikiem potrafi być czymś strasznym i komuniści wyrastali z takiej sytuacji. No ale wiemy doskonale, że ostatecznie komunizm w Chinach czy w Rosji stał się tą taką zgniłą beczką, prawda, która zatruwa jabłka, która no, w Rosji pierwsze czystki dotyczyły tych czystych komunistów już po tych właśnie zdrowych jabłek, które samowolnie, dobrowolnie wpadły do tej beczki. No i właśnie rozważasz taką sytuację, czy to jest kwestia zepsutych jabłek, czy zepsutej beczki. I podajesz kilka takich przesłanek w tych rozmowach, przecież twoi rozmówcy podają. No, pierwsza przesłanka, jaką już teraz po dwóch jakby tych działach twojej książki odczytałem, to to, że jest całkiem sporo grono osób, które chcą jakby leczyć ludzką psychikę
które są humanistami, które jak wielu humanistów w liceach czy na różnych kierunkach studiów gardzą po prostu naukami ścisłymi, czyli gardzą naukami przyrodniczymi, gardzą statystyką, czyli odrzucają to całe narzędzie, które jest w stanie na przykład ocenić w miarę obiektywnie, na ile dana terapia jest dobra, na ile jest zła, przeanalizować jakby skutki uboczne, prawda, jakieś te, tylko to po prostu odrzucają, uważają, że chyba każde spotkanie jest odrębnym przypadkiem, mają swój filozoficzny system, swoją ideologię psychoterapii i wedle niej działają. To jest jeden problem. A drugi problem, który już teraz po tych dwóch działach książki odczytałem, to to, że stosunkowo często, w każdym razie są takie przypadki dobrze udokumentowane, dobrze znane, psychoterapeutami, psychiatrami, czy zwłaszcza psychologami stają się osoby, które same mają jakieś zaburzenie i które chcą w ten sposób sobie pomóc, że po prostu poznają jakby, czym jest ludzka psychika w taki bardziej profesjonalny sposób i lecząc innych, chcą być może uleczyć samych siebie. W czym by nie było nic złego, bo czemu nie, można sobie wyobrazić taki model, gdyby właśnie nie to, że oni są przy tym humanistami, a nie naukowcami. Bo to, że naukowiec, który sporządza statystykę, w pewnym momencie wpadnie w depresję i nie wiem, zapije jeden wieczór, później wróci do tej statystyki, nie jest problemem. Natomiast kiedy właśnie jest ta nieszczęsna psychoanaliza z jakimiś dziwnymi terapiami opartymi na przeniesieniu, że ta osoba udaje jakby tego ojca, który tam jest jakimś oralnym marzeniem, chory na anoreksję pacjentki, tudzież kogoś, no to w tym momencie, jak ta osoba sama jest zaburzona, to właśnie tworzą się bardzo toksyczne relacje i właśnie to przebija z tych twoich wywiadów, tych dwóch wywiadów, które już przeczytałem, że jakby to takie podejście humanistyczne staje się jakby taką sceną walki dwojga ludzi, a nie nauką. I bardzo często to nie wychodzi. A te dwa problemy, o których powiedziałeś, one są powiązane ze sobą. Bo ten problem nie podejmowania badań, nie szukania empirycznego potwierdzenia skuteczności metod. On już ma swoje początki u ojców założycieli poszczególnych szkół terapeutycznych, bo już Freud jako pierwszy zniechęcał do prowadzenia eksperymentów, twierdząc, że to jest rzeczywistość, której nie da się w sposób empiryczny zbadać. I to jest dość charakterystyczne dla części, oczywiście nie chcę mówić tu o całym środowisku terapeutów, bo są takie nurty, które są tak zwanymi evidence-based i one rzeczywiście szukają dowodów w empirii, ale duża część tych nurtów właśnie zniechęca do badania, twierdząc, że człowiek jest zbyt złożonym układem, żeby można go było w prosty, empiryczny sposób badać. I zwróć uwagę, jak bardzo wynagradzające jest takie spojrzenie na rzeczywistość. Bo jeśli my, jako psychoanalitycy czy psychoterapeuci innego nurtu, zajmujemy się tak złożonym zagadnieniem jak psychika człowieka, który nie da się rozłożyć przy pomocy zwykłej, takiej wulgarnej empirii, no to my jesteśmy kimś wyjątkowym. Tak, prawda? Tylko to myślenie ma jedną wadę, że nie można badać, ale można praktykować, można leczyć. To jak ktoś przeszedł do tego punktu? Bo moim zdaniem najpierw jest diagnoza badać, a później dopiero leczyć, coś robić. No, tak? A tutaj nagle ktoś jakby pytanie, przychodzi. To jest trochę pytanie do terapeutów, w jaki sposób można to robić. Ja się spotkałem nawet z takimi stwierdzeniami, że człowieka się powinno traktować tak jak układy złożone właśnie i tak jak badamy złożoność w nauce, tak się powinno podchodzić do człowieka. Przy czym do badania złożoności mamy wyłącznie w tej chwili złożone symulacje komputerowe. Psychoterapeuta, który tak twierdzi, no, musiałby badając swojego pacjenta czy te układy złożone działać przynajmniej tak złożony, skomplikowany sposób, jak działają skomplikowane symulacje komputerowe, co jest niemożliwe po prostu. I rzeczywiście tutaj, jeżeli się przyjmie jeszcze ten taki mocno relatywistyczny punkt widzenia, że każdy człowiek jest inny, że prawdy są różne, że do tych prawd można dochodzić w bardzo różny sposób, no to daje jak gdyby furtkę do wyjścia poza empirię i praktykowania poza tą empirią. Czyli jakby taka religia, sekta, już nie nauka, no bo
Jak inaczej nazwać takie podejście? No wyobrażam sobie takiego XVII-wiecznego szamana, który uważa, że wie, coś czuje, jak działa ludzkie serce, jak działa ludzki krwiobieg. Nawet nie wiedząc, że krwiobieg służy napędzaniu tlenem komórek, no bo skąd miałby wiedzieć w XVII wieku? No, to jest taka kwestia, kłóci się na przykład z takim Leonardo da Vinci, no powiedzmy XVI wiek, który jednak chce coś tam zmierzyć, dokonać sekcji, prawda? To jest kwestia tego podobieństwa psychoterapii do religii, to jest kwestia, która w książce się przewija w kilku, co najmniej kilku różnych wywiadach. Ja też pisząc tę książkę właściwie byłem, można powiedzieć, obserwatorem, byłem tym, który stawia pytania. Ja nie chcę wyciągać wniosków i do końca książki wniosków nie wyciągam. Chciałbym, żeby czytelnicy właśnie mieli możliwość spojrzenia na psychoterapię oczami pacjentów, oczami psychoterapeutów. Jedyne, co starałem się robić, to zadawać im bardzo wnikliwe pytania. I te pytania o taki religijny charakter psychoterapii pojawiają się i ze strony właśnie pacjentów, z którymi rozmawiam. I ja te pytania kieruję też do terapeutów, z którymi rozmawiałem. I tu ciekawa rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę. W literaturze napisano już kilka książek Psychotherapy as Religion i podobnych tytułów, których autorzy dochodzą do wniosku na podstawie przemyśleń, na podstawie analizy tego, czym jest psychoterapia, dochodzili do wniosku, że psychoterapia ma religijny charakter. Co ciekawe, część z moich rozmówców doszła do tego samego, nie na podstawie analizy badań, wielu różnych modalności terapeutycznych, tylko na podstawie swojego doświadczenia w swojej własnej terapii doszli do takiego wniosku. Doszli do niepokojących pytań, które, tak jak powiedziałem, ja staram się stawiać psychoterapeutom, którzy komentowali te przypadki, i myślę, że ich odpowiedzi są najciekawsze, będą najciekawsze dla czytelnika, że raczej no, nie ja powinienem tutaj stwierdzać, czy to rzeczywiście psychoterapia ma religijny charakter, czy nie, ale żeby czytelnicy po lekturze książki sami przemyśleli tę kwestię i zastanowili się, czy tak rzeczywiście jest, czy może nie, czy być może psychoterapeuci jednak mają rację i w sposób przekonujący pokazali, że psychoterapia nie ma charakteru religijnego. No cóż, no rzeczywiście już przeczytałem jedną taką rozmowę z psychologiem, który komentuje te dokonania podczas nieudanej terapii i rzeczywiście no, muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo fascynujące, chociaż nieoczywiste, to znaczy będziecie zapewne zaskoczeni wynikiem jakby waszych rozważań na temat tego, tej oceny jakby nieudanej psychoterapii dokonanej przez innego psychologa. Natomiast w twojej książce, już tak jak zauważyłem, ze strony tych osób, które chcą bronić psychoterapii, pojawia się jedno pytanie. To znaczy to pytanie polega na tym, że ty tak ostro krytykujesz tą całą psychologię, że ludzie mogą dojść do wniosku, że w ogóle nie warto z niej korzystać. Tak? Że warto unikać lekarzy, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów szerokim łukiem. Zwłaszcza tych bardziej humanistycznych, tych, którzy opierają swoje terapie na rozmowie, jakiej tam, nie wiem, psychoanalitycznej czy niepsychoanalitycznej, ale na rozmowie, prawda, a nie na medycynie czy chirurgii. Przepraszam, jeśli tu mieszam, ale no mówię ci, że nie jestem specjalistą od psychologii. No ja tutaj jeszcze dodam od siebie swoją jakby taką refleksję, że no zdaniem wielu takich obdarzonych wyobraźnią naukowców, ludzki mózg jest najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie, jaką znamy. Prawdopodobnie jak poznamy jakiś obcych, inteligentnych, którzy najpierw do nas dolecą, to ich centralne układy nerwowe, bo prawdopodobnie będą mieli jakiś odpowiednik, będą bardziej złożone od naszego mózgu. Ale póki znamy tylko samych siebie i gwiazdy, i planety, i mgławice, ryby, koty, i tak dalej, możemy śmiało powiedzieć, że rzeczywiście mózg jest najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie. I jest to prawdziwe, jaką znamy, jest to prawdziwe stwierdzenie. Oczywiście efektem tego mózgu jest między innymi nasza psychika, nasza świadomość. Wiemy, że informatycy już od dekad próbują stworzyć sztuczną inteligencję i wiemy, że wbrew jakby pierwotnemu optymizmowi autorów science fiction, którzy roboty już hasały jakby przed chyba II wojną światową w różnych ilustrowanych historyjkach,
No to stworzenie sztucznej świadomości jest bardzo trudne. Ja myślę, że jest możliwe, ale być może wymaga tak wielkich nakładów pracy i wszystkiego, że będzie to możliwe dopiero za setki lat, prawda? Jeśli nasza cywilizacja będzie się dobrze rozwijać, a to też niekoniecznie jest powiedziane. No i pytanie, czy w ogóle, to ja dodaję, jakby dokładam do tej wątpliwości psychologów i psychoterapeutów, czy w ogóle można się zajmować ludzkim umysłem inaczej niż bardzo tak oszczędnie, bardzo minimalistycznie, po prostu wiedząc, że są jakieś enzymy, prawda, dokonując operacji, ratowania życia, prawda, i po prostu zlecając lekarstwa, które trochę pomagają na depresję, ale czy można robić coś ponadto, kiedy wiemy, jak bardzo skomplikowany jest ludzki mózg i jak ktoś może pomóc, kto w ogóle no, nie mógłby usiąść obok informatyka i razem z nim przystąpić do tworzenia sztucznej inteligencji. To jak ktoś taki może być psychologiem, który pomaga komuś leczyć się z choroby psychicznej, skoro nawet nie próbował stworzyć sztucznej inteligencji. No, chirurg wie, jak działa serce, jeśli się w tym specjalizuje. Sam atrybut złożoności nie jest uzasadnieniem tego, żeby nic z tym nie robić. Bo zwróćmy uwagę, że no, my wykorzystujemy ten bardzo nasz złożony mózg do niezwykle prostych rzeczy, prostych czynności. Wiemy doskonale, jak go używać. I w niczym, no z tym doskonale, no to oczywiście przez... Tak nam się wydaje, doskonale to, nam się wydaje, że wiemy. Ale radzimy sobie z kupnem pieczywa świeżego rano i gazety i podobnymi czynnościami i jesteśmy w stanie przetrwać w otaczającym nas środowisku, więc wykorzystujemy ten mózg tak, jak moglibyśmy. No i doświadczenia też pokazują, że inni pomagają nam w trudnych sytuacjach, niekoniecznie kończąc studia psychologiczne, bądź niekoniecznie kończąc dwuletnią psychoterapię szkoleniową. Znaczy ja tylko wtrącę, że jak czytałem o tych psychoanalitykach, to doszedłem do wniosku, że dużo lepiej jest jednak porozmawiać po prostu ze swoim przyjacielem, dziadkiem, którego się lubi, czy nawet z altruistyczną osobą napotkaną w tramwaju, niż pójść na psychoterapię do niektórych psychoanalityków. To tylko taka dygresja. Natomiast czy my możemy się tym zajmować i czy możemy to doskonalić? Oczywiście, że tak. Ja podam bardzo prosty przykład dotyczący diagnozy klinicznej, nie tylko psychologicznej, ale również medycznej. Otóż w latach 20. XX wieku, czyli prawie 100 lat temu, ukazały się pierwsze artykuły, które, artykuły teoretyczne jeszcze, które pokazywały przewagę diagnozy statystycznej, diagnozy, wówczas nazywano ją aktuarialną, bo na podstawie tablic aktuarialnych stawianą, nad diagnozą stawianą przez klinicystów. Więc 100 lat temu zaczęło się, zwrócono uwagę na to, że mamy pewną przewagę, wykorzystując narzędzia statystyczne, matematyczne. W latach 40. Theodore Sarbin, psycholog amerykański, przeprowadził pierwsze badania, w których pokazał, że prognozy, i to prognozy w różnych obszarach, w zakresie sukcesu w szkole, w pracy, ale również w warunkach klinicznych, że diagnozy stawiane, tak zwane diagnozy maszynowe czy aktuarialne, są celniejsze od diagnoz stawianych przez klinicystów. W latach 50. Paul Mell, również psycholog, wygłosił szereg wykładów na ten temat i wtedy już pokazał z taką dużą wyrazistością, że no, przewaga jest bezwzględna, jeżeli idzie o trafność stawianych diagnoz. Diagnoz maszynowych, komputerowych, statystycznych nad diagnozami klinicznymi. Czyli mógłbyś jeszcze krótko opisać tak dokładnie różnicę, bo nie każdy rozumie dokładnie diagnozy statystyczne, tablica aktuarialna to jest coś takiego, co ubezpieczyciel nasz bierze do ręki i pyta na przykład, jak długo mamy prawo jazdy, w jakim mieście jest zarejestrowany samochód, czy mamy jakieś schorzenia, wadę wzroku itd., itd. I później on sobie z tych tablic aktuarialnych wyczytuje, jaki jest poziom ryzyka i jaką stawkę ubezpieczeniową nam przyznać. Czy ubezpieczyciel, który ubezpiecza nasze zdrowie.
bo to jest zebrane doświadczenie tysięcy, jeśli nie milionów przypadków, że jeśli jeździmy w dużym mieście i mamy prawo jazdy od 2 lat i mamy 21 lat na przykład, to prawdopodobieństwo wypadku jest dużo wyższe niż kiedy mieszkamy w miejscowości, która ma 2000 mieszkańców, prawo jazdy mamy od 20 lat i nie mieliśmy żadnej stłuczki do tej pory. I to jest przykład analizy maszynowej też? Czy... Tak, no bo to, no to jest kwestia tylko techniczna, czy my zajrzymy do tych tablic aktuarialnych i ręcznie coś znajdziemy, czy wykorzystamy, kiedyś to były te perforowane karty, które się wkładało do maszyny. No w tej chwili mamy komputer, komputer nie robi wiele ponad to, co kiedyś ręcznie się sprawdzało w tych tabelach, tyle że robi to szybciej, skuteczniej. Więc mówimy o tych diagnozach maszynowych, statystycznych czy aktuarialnych. To jest, możemy mówić jako o jednym podejściu i one są zdecydowanie skuteczniejsze od diagnoz stawianych przez klinicystów. Mimo to po 100 latach ja nie spotkałem żadnego psychologa w Polsce, który by wykorzystywał, który by wspierał się programem komputerowym przy stawianiu diagnoz. Nie znam też na Zachodzie takich psychologów i może w zakresie medycyny to się pojawia, ale generalnie jest nadal bardzo duża niechęć do tego typu narzędzi i klinicyści odrzucają te narzędzia, twierdząc, że ich doświadczenie jest niepowtarzalne, nie może zostać zastąpione przez maszynę. Czyli posługują się po prostu takimi historiami, trochę tak jak w krytyce literatury, tak? Że tak, tu jest książka taka, tu jest książka taka. Swoim doświadczeniem generalnie, czyli... Opartym na różnych historiach. Tak, czyli w tej chwili mamy dostęp do big data i możemy z tego big data wyciągać naprawdę miliardy informacji. Natomiast przeciętny klinicysta ma dostęp do może paru tysięcy informacji maksymalnie. I on korzysta z tych paru tysięcy, jeżeli jest dobrym klinicystą, informacji, nie mając jednak dostępu do big data. Więc to pokazuje, że my mamy narzędzia analizy tego złożonego organu, jakim jest mózg, natomiast nie za bardzo chcemy je wykorzystywać. Inny przykład, nie dalej jak rok temu, nieco ponad rok temu, w listopadzie 2016 roku, ukazała się metaanaliza 50 lat badań nad przewidywaniem samobójstwa. A metaanaliza, czyli takie badanie, które uwzględnia większość badań, które przeprowadzono w danym obszarze, badając dane zagadnienie. Ta metaanaliza obejmowała 50 lat badań, jeśli dobrze pamiętam, 360 parę prac badawczych i wniosek z niej był taki, że my psychologowie nie dysponujemy w tej chwili narzędziami lepszymi niż rzut monetą, jeżeli idzie o ocenę prawdopodobieństwa podjęcia próby samobójczej u ludzi. Czyli przeciętny psycholog, przeciętny klinicysta, można powiedzieć, rzuci monetę i w zasadzie to będzie podobnie cenna diagnoza, jak to, co postawi na podstawie swojego doświadczenia. I teraz już w kilka miesięcy od ogłoszenia tej metaanalizy algorytmy, samouczące się algorytmy już uzyskały 80% skuteczność w przewidywaniu ewentualnych prób samobójczych. A ostatnie doniesienia, nie dalej jak miesiąc czytałem, już też pokazują, że te programy analizujące big data właśnie odnajdują związki, co do których przeciętny klinicysta nawet by nie analizował takich faktów. Taki ostatni przykład, jeżeli w ciągu ostatnich 20 lat człowiek zażywał spore ilości melatoniny, to szansa na podjęcie próby samobójczej jest dużo większa i to wykrył właśnie algorytm, no bo oczywiście teraz sobie potrafimy to wyjaśnić, bo ktoś, kto zażywa melatoninę, ma prawdopodobnie problemy ze snem, jeżeli ma problemy ze snem, to będąc niewyspany ma problemy też z samopoczuciem, to samopoczucie jest nie najlepsze, prawdopodobnie jak zażywa dużo tej melatoniny, no to miał dużo i
długie okresy bezsenności. W związku z tym ta tendencja do depresyjności, co za tym idzie, do podejmowania prób samobójczych będzie większa. I teraz, czy przeciętny klinicysta na podstawie swojego, nawet całego życiowego doświadczenia jest w stanie wyłapać takie związki? Ja szczerze wątpię. No ja też, ja tylko wtrącę, że mi to przypomina historię sztuki, która jest wbrew pozorom dosyć ścisłą nauką na tle innych nauk humanistycznych, na przykład przy historii. No bo na przykład czasem dostaje się zadanie, ktoś ma obraz w galerii i należy stwierdzić, czy to jest oryginał, czy to jest fałszerstwo, czy to jest rzeczywiście XVII wiek, czy XIX-wieczna kopia. I wtedy dobry historyk sztuki wie, że na przykład należy zwracać uwagę na szczegóły, na przykład na małżowinę uszną. Prawda? Profan albo taki ktoś przeciętny student nie zwróci uwagi na szczegóły, na detale, że kąt oka nie mógł być namalowany tak przez tego artystę, albo nie mógł być tak namalowany w XVII wieku, albo tutaj barwniki są nie takie. Czyli to też są jakby big data, różne dane, których ktoś, kto chce tak na chłopski rozum podejść do tej historii sztuki, że on czuje, że to jest stary obraz, on czuje, że to musi być Leonardo da Vinci, no w życiu nie wpadnie na takie rzeczy. Czyli tutaj no jakby też jest przechodzenie od takiego, że coś się czuje, coś się wie, przeżyło się jakieś historie, ma się jakieś tam doświadczenia, przechodzenie w stronę nauki, czyli w stronę analizy i porównywania danych. I rozumiem właśnie, no, że ta analiza o melatoninie, no to jest trochę tak jak to ucho, że po kształcie małżowiny usznej u malarza, w obrazie danego malarza, danej szkoły malarskiej z danej epoki można coś powiedzieć, chociaż nie jest to tak, oczywiste. To jest trop, który algorytm znalazł w gąszczu miliardów informacji. Tak, a tutaj innych. Oczywiście no, te dziwaczne, zbyt humanistyczne, tak powiem w skrócie, szkoły psychologiczne, one prawdopodobnie też uważają, że każdy człowiek to jest jakaś boska, nie wiem, dusza, jakiś atman, każdy jest inny. A tymczasem no, wiemy doskonale chociażby z psychologii ewolucyjnej, że jednak nasze mózgi mają podobną strukturę, jesteśmy tym samym gatunkiem, więc część tego hardware'u jest bardzo ta sama u każdego człowieka. Tak. I tutaj też no, te analizy statystyczne w tym momencie nabierają sensu, bo pewne nasze reakcje, pewne nasze odruchy, pewne nasze elementy percepcji, elementy zachowania są uniwersalne dla naszego gatunku, prawda? No, tak samo jak kształt naszego ciała, prawda? Możemy być wysocy, niscy, zielono oczy, niebieso oczy, ale zazwyczaj mamy jednak dwoje oczu, jeśli nie jesteśmy zmutowani, prawda? Nasze źrenice zazwyczaj wyglądają podobnie, chociaż mogą mieć różny kolor. Mamy skórę, chociaż różnego koloru, nie mamy piór, nie mamy sierści. Większość z nas ubiera się w ubrania szyte standardowo, niekoniecznie szyte na miarę, więc tak, też no. Pasujemy. I możemy się ubrać w ubranie, które powstało w Nairobi i możemy się ubrać w ubranie, które powstało w Pekinie. Najwyżej będzie na nas za duże albo za małe, tak? No ale są też wysocy Chińczycy i niscy jacyś tam biegacze, buszmeni, prawda? No, także to jest bardzo ciekawe. Więc powiedz mi, na jakim my jesteśmy etapie? No, ktoś jest pacjentem, prawda? Czuje się źle. Załóżmy, że już mu przebadano, odrzucono po prostu konieczność jakiejś ingerencji chirurgicznej w jego mózg. Nie ma na przykład guza mózgu czy coś takiego. No, to jest, odrzucono też to leczenie. O czym mówisz, jest bardzo ważnym etapem, bo co jest uderzające w tych historiach opowiadanych przez moich rozmówców, to, że większość z nich nie miała postawionej, dobrej, tak zwanej diagnozy różnicowej. I jednym z rozmówców jest też lekarz Maciej Zatoński. On komentuje taki przypadek chłopaka, który miał poważne problemy z tarczycą. Był leczony był poddawany psychoterapii. Nikt nie postawił mu dobrej diagnozy i w rezultacie rozwinął się rak tarczycy. Chłopak ostatecznie stracił tarczycę. Został poddany tak zwanej dużej dawce jodu, dlatego że przez lata uczestniczył w terapii i nikt nie zadał sobie pytania, czy przypadkiem jego problemy, on był chronicznie zmęczony, miał właśnie stany depresyjne i tak dalej, taki wycofujący się, czy te problemy nie są spowodowane jakimiś czynnikami somatycznymi. No tak, tak. I to jest problem, który pojawił się u większości moich pacjentów i który notorycznie się pojawia, kiedy zaczynamy psychoterapię, że terapeuta nie wysyła do lekarza, nie wysyła na badania, które mają wykluczyć wszelkie możliwe czynniki somatyczne, bo od tego powinniśmy właściwie zacząć.
tylko rozpoczyna psychoterapię. Bardzo szybko przechodzimy do czegoś takiego, co nazywamy somatyzacjami, czyli jak gdyby manifestacja naszych psychicznych stanów manifestuje się w postaci bólu głowy albo właśnie jakiegoś tam drętwienia jakiegoś obszaru ciała, czy czegoś jeszcze innego, czy mdłości i tak dalej, i tak dalej. To nazywamy somatyzacjami i te somatyzacje zaczynamy leczyć przy pomocy psychoterapii. Jeśli psychoterapeuta nie wyeliminuje innych możliwych przyczyn, nie ma prawa rozpoczynać psychoterapii, takie jest moje zdanie. Tak, i tutaj wrzucam Ci, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale to jest ważne, że właśnie w tym pierwszym wywiadzie z tym pierwszym lekarzem, który komentuje pierwszy z przypadków w Twojej książce, no pojawia się takie bardzo, jakby, no nie wiem, hipsterskie czy hipisowskie myślenie, że terapeuta wcale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego, medycznego. On sobie to zrobi na własną rękę, że nie ma czym się przejmować. Naprawdę zwróciłem uwagę na to. Medycznego, że... Tak, tak. Nie no, on po prostu rzeczywiście może po jakimś krótkim kursie, jako magister filozofii czy jeszcze czegoś innego, zająć się właśnie psychoterapią. A przecież ludzie są zdolni, więc może na własną rękę, nie wiem, odbyć studia medyczne. No ja bym się nie ośmielił na własną rękę odbyć studiów medycznych. Ja wiem, no, jak na przykład w kursie na prawo jazdy są trudne te, jak udzielać pierwszej pomocy, że można na tym polec podczas egzaminu, prawda? A coś dopiero, no, kompleksowa no, medycyna. Jest, ja nie chcę też tych wypowiedzi oceniać, bo tak jak mówiłem... Nie, to, no to ja oceniłem, to jest moje wrażenie. Ktoś inny może ocenić zupełnie inaczej. No, mnie to po prostu uderzyło, że ktoś tak mocno bagatelizuje to, żeby ten nieszczęsny psychoterapeuta miał bardzo taką solidną wiedzę medyczną. Natomiast ja czyli może nie wiedzieć, co to jest tarczyca, okazji, po prostu taki człowiek no, dzisiaj. Znaczy, nie powinien nie wiedzieć. Ale może. No w psychoanalizie tarczyca jest, nie jest do niczego może potrzebna. W sensie takim prawnym, no to może wszystko właściwie w psychoterapii w tej chwili. Natomiast w sensie takim etycznym, no nie, nie może. Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, co psychologowie, psychoterapeuci wywalczyli przez lata i co wykorzystują troszeczkę opacznie. Otóż kiedy pojawiła się w psychologii ta fala, nawet nie w psychologii, co w psychiatrii, ta fala antypsychiatrii, tego humanistycznego podejścia do psychologii, to wtedy bardzo mocno krytykowano to biologiczne podejście i mówiono, że człowieka trzeba traktować w sposób holistyczny. Holistyczny, czyli całościowy, że człowiek nie jest tylko organizmem, któremu tu właśnie tarczyca, tam coś innego, to można poprawić, wyregulować, wyleczyć, tylko ma też psychikę, ta psychika właśnie ujawnia się w różnego rodzaju somatyzacjach i że jeżeli nie zajmiemy się psychiką, będziemy leczyć tylko organizm biologiczny, no to leczymy go w jakiś sposób niepełny. I to jest prawda. Powinniśmy, lekarze też powinni zwracać uwagę na psychikę pacjenta, nie tylko zapisać tabletkę, czy pobrać krew i coś tam wyregulować, czy dokonać interwencji chirurgicznej. Natomiast zwróćmy uwagę, do czego to doprowadziło. To takie dopominanie się o holistyczne traktowanie człowieka doprowadziło do tego, że krytykujemy lekarzy zawsze w sytuacji, kiedy nie zwracają uwagi na ten aspekt psychiczny choroby, natomiast z drugiej strony nie ma w ogóle tego wymagania w stosunku do psychoterapeutów czy psychologów. Większość psychologów nie zna anatomii układu nerwowego albo zna ją bardzo, bardzo pobieżnie. Kiedyś był taki przedmiot jak anatomia i fizjologia układu nerwowego, jeden z najtrudniejszych przedmiotów na pierwszym roku i to był postrach dla studentów psychologii i rzeczywiście mogli odetchnąć z ulgą, jak zaliczyli ten przedmiot. Drugi taki to była statystyka i metodologia. Więc wszyscy starali się jak najszybciej zaliczyć ten przedmiot i jak pamiętam, to często bardzo zaliczenie tego przedmiotu wyglądało bardzo pobieżnie i wielu psychologów nie zna biologicznych podstaw funkcjonowania psychiki dobrze. My w ogóle jako naukowcy, jako nauka mamy słabe wyobrażenie o tym, ale większość tych psychoterapeutów nie ma podstaw
wiedzy medycznej, anatomicznej, fizjologicznej. Mimo to podejmują się leczenia psychiki z założeniem, że te problemy tkwią w psychice i nie wymagają od siebie holistycznego podejścia. Jeżeli nasi widzowie mają taką możliwość, to proponuję zrobić taki eksperyment. Zapytajcie znajomego psychologa czy psychoterapeutę, jakie objawy daje awitaminoza kilku witamin. Sprawdźcie sobie w Wikipedii witaminę D, witaminę B, czy z grupy B któreś i zapytajcie tych psychologów. I zobaczcie, czy odpowiedzą wam poprawnie. Mnóstwo deficytów tych witamin daje objawy dokładnie takie jak zaburzenia psychiczne. Nie spotkałem nigdy jeszcze pacjenta, którego terapeuta wysłałby na badanie krwi w zakresie zawartości witamin, które mogą być odpowiedzialne za tego typu zaburzenia. Więc ten brak diagnozy różnicowej, czyli gdyby wydzielenia tego, co jest rzeczywistą przyczyną, od tego, co niekoniecznie nią musi być, jest jednym z podstawowych problemów. I właśnie Maciej Zatoński, o którym wspominałem, który jest jednym z moich rozmówców, twierdzi nawet, że podejmowanie leczenia bez postawienia diagnozy jest tym samym, co zamach na ludzkie życie. No ja się zgadzam, to są poważne sprawy, tak. No chociażby, a już nie będę wymieniał, bo po prostu po lekturze 100 stron twojej 400-stronicowej książki, przynajmniej tyle mam ekranów, może w maszynopisie, tak. Tak, w stronach to będzie inaczej, jak już to będzie wydane. No ale już po lekturze tych 100 stron jestem pełen przemyśleń i no, takich dosyć dużych emocji związanych z tym, co się niektórym ludziom przytrafia, że płacą jakieś niesamowite sumy, że trafiłem do jakiegoś autorytetu, który na przykład w ogóle się nie przejmuje tym, że osoba, którą ta terapeutka leczy, popada w alkoholizm pod wpływem tej terapii, mówi jej to na tych seansach, a ta osoba jako psychoanalityk czy ktoś taki wmawia, że to jest jakaś walka przeniesienia tam na psychoterapeutę czegoś, czyli no po prostu się taka osoba bawi kosztem tego pacjenta i sama chyba nie jest do końca normalna pod wpływem tej swojej ideologii, tak też bywa niestety. Natomiast powiedz mi proszę na koniec, bo myślę, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy, jak przeczytam książkę, tak bym chciał zaproponować. Więc powiedz mi proszę, czy jest sens udania się do psychologa, bo ja trochę się boję po lekturze twojej książki, nie czuję takiej potrzeby, ale jakbym czuł, to bym się zastanawiał poważnie, czy to zrobić. No załóżmy, że jest taka sytuacja, że wiemy już, co jest naszą tarczycą, prawda, że nie mamy guza mózgu, czy mieliśmy już jakby te badania. Mamy albo nie mamy odpowiednich lekarstw na depresję i tak dalej, i tak dalej, a jednak nadal nam coś doskwiera, prawda? Nadal czujemy się źle. I czy w tym momencie jest sens pójścia do terapeuty, żeby z nim rozmawiać i żeby się leczyć poprzez rozmowę? Już po prostu odcinam te możliwości błędu dotyczącego zaburzeń somatycznych. Ja nie chciałbym brać na siebie takiej odpowiedzialności dużej, żeby powiedzieć, żeby zalecać tak, albo proszę iść do terapeuty, albo nie, proszę nie iść, bo no tak, jeżeli trafimy do dobrego, rzetelnego, sensownego terapeuty, no to jak najbardziej tak. Dobrze, to trzymajmy się tego, bo ja też nie chcę, wiesz, żebyś oceniał ludzi, tylko moje pytanie dotyczy tego, co jeszcze więcej można zrobić na bazie właśnie dzisiejszego stanu nauki. Więc okej, trafiliśmy do dobrego psychoterapeuty, takiego naprawdę dobrego, etycznego, mądrego, ale wyeliminowaliśmy już te czynniki czysto psychiatryczne, czysto somatyczne. Czy biologiczne. Tak, wręcz. Czysto biologiczne. Czyli po prostu, no nadal czujemy się źle i głównym narzędziem pomagania nam jest rozmowa, nie wiem, ćwiczenia, nie wiem, medytacja, tak? No i powiedz mi proszę, co jeszcze można zrobić tak, w taki zdrowy sposób? Czego nie należy się bać, jak się trafi do zdrowego, do dobrego psychoterapeuty i zdrowego też przy okazji? Znaczy, no, jeżeli czujemy, że to jest ta osoba, która może nam pomóc, no to należy podążać za tym procesem, który się rozpocznie. No, trudno mi jest tutaj mówić, że nie, proszę za wszelką cenę unikać gabinetów psychoterapeutycznych, bo to jest decyzja każdego człowieka. I badania, niektóre badania pokazują,
że niektóre metody interwencji terapeutycznych są skuteczne. Na przykład? Przy czym znowu z badaniami to jest dość duża bieda, bo dość systematycznie badania pokazują, że interwencja behawioralno-poznawcza jest skuteczna i ten rodzaj interwencji ma przewagę nad innymi, zdecydowaną. Można powiedzieć, że w takim rankingu to wysuwa się na prowadzenie, ale jest kilka ale. Pierwsze ale jest takie, że kiedy zbadano, co rzeczywiście, mówię o badaniach w Wielkiej Brytanii prowadzonych, bo w Polsce takich badań nie było, kiedy rzeczywiście zbadano, co robią terapeuci behawioralno-poznawczy. Oni mają swoje protokoły, oni mają swoje podręczniki prowadzenia terapii. To jest dobrze ustrukturyzowany w oparciu o evidence-based, ustrukturyzowana forma pomocy ludziom. Na bazie ich zachowań, tak? Bo to jest behawioralizm. Tak, na podstawie badań też, doskonalenia poszczególnych technik. Natomiast kiedy zbadano praktyki psychoterapeutów behawioralno-poznawczych, to okazało się, że to, co rzeczywiście oferują swoim pacjentom, często odbiega od tego, co jest w tych protokołach leczenia, które powinni stosować. Nierzadko to jest taki dosyć wulgarny eklektyzm, czyli stosują to, czego się po prostu już nauczyli. Więc to jest to pierwsze ale. Czyli owszem, behawioralno-poznawcza tak, no ale niestety życie jest życiem i teraz nie mamy gwarancji, że ten behawioralno-poznawczy terapeuta, do którego trafiliśmy, nie będzie robił tego po swojemu. Więc to jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, to niedawne duże badania też pokazały, że większość badań nad skutecznością psychoterapii jest prowadzona przez naukowców, którzy nie deklarują konfliktu interesów. Żeby rzecz wyjaśnić. Jeżeli jestem pracownikiem firmy farmaceutycznej i prowadzę badania nad efektywnością produkowanego przez moją firmę leku, to powinienem napisać w stopce artykułu, że autor Tomasz Witkowski ma konflikt interesów, ponieważ pracuje na rzecz producenta tego leku, którego efektywność właśnie badał. Czytelnik powinien o tym wiedzieć. Nie powinno mnie to dyskwalifikować jako autora, ale czytelnik powinien wiedzieć, że moje wyniki moich badań mogą być nieco nieobiektywne ze względu na interes choćby finansowy, jaki mam w tym, żeby pisać dobrze o tych lekach. I teraz badania nad efektywnością psychoterapii najczęściej prowadzą ludzie, którzy jednocześnie uprawiają jakiś rodzaj psychoterapii. I bardzo rzadko deklarują ten konflikt interesów, publikując artykuły na temat efektywności psychoterapii. I tak jak mówię, to jest duża analiza, niedawno opublikowana, taki przekrój przez badania ostatnich lat. Czyli można powiedzieć, stwierdzić, że badania pokazują zdecydowanie wyższą skuteczność na przykład terapii behawioralno-poznawczej, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, że różni terapeuci robią różne rzeczy w ramach tego podejścia i że te badania są prowadzone przez ludzi, którzy mogą mieć jakiś interes w pokazywaniu tej skuteczności w niekoniecznie w obiektywny sposób. No a wnioski to muszą sobie nasi widzowie, słuchacze wyciągnąć sami. Więc zachęcam naszych słuchaczy do samodzielnego wyciągania wniosków, również z tej naszej dyskusji. Ja natomiast chciałbym się z Tobą, Tomku, już umówić na następne spotkanie, kiedy przeczytam całą książkę. Będzie mi bardzo miło. Będę musiał się jakoś na seans terapeutyczny po różnych straszliwych tam opisanych sytuacjach, bo zapewniam Was, drodzy słuchacze i widzowie, że ta książka będzie ciekawa również dla osoby, która absolutnie nie jest zainteresowana psychologią, ale lubi literaturę dokumentalną. To jest bardzo ważny aspekt naszego życia. Można powiedzieć tak, że ja pisząc rzeczywiście tę książkę, nie starałem się pisać kolejnej książki popularno-naukowej, tylko zrobić coś, co będzie literaturą faktu. Mam nadzieję, że taką jest. Mhm. Co prawda niektóre pytania są bardzo dociekliwe ze względu na przedmiot tej dyskusji i nie da się ukryć, że
nie stawiał ich laik, tylko ktoś, kto zna psychologię i. No tak, tak, ale czasem wychodzi z tego jeszcze więcej szczegółów, na przykład życia tej pacjentki czy pacjenta, że dzięki takim Twoim szczegółowym pytaniom te osoby się bardziej otwierają, co też jest bardzo ciekawe. Bo one też już trochę znają no i mam tą nadzieję, psychologię mam po nadzieję, pięciu że latach jest, różnych terapii. Tak, że, taka, że to czytelnicy odbiorą jako literaturę faktu, która odsłania... Bardzo ważny aspekt naszego życia. Tak, taki obszar, który jest niewidoczny. A ważny. Bo o niektórych rzeczach, takich jak przemoc w rodzinie, jak korupcja i tak dalej, o takich ciemnych sferach naszego życia, my od czasu do czasu słyszymy. Natomiast psychoterapia najczęściej jest tak, takim polukrowanym wizerunkiem marketingowym. W nim nie ma skaz. On jest najczęściej bardzo kolorowy i bardzo taki radosny, w pastelowych barwach przedstawiany. Więc no, ta książka rzeczywiście troszeczkę ten wizerunek, ten makijaż ściera z tego wizerunku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia następnym razem, już niedługo. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję.